Kiedy pierwszy raz spróbowałam olejków, wiedziałam, że to coś więcej niż tylko zapach. A już wkrótce przekonałam się o tym na własnej skórze, a właściwie na skórze mojej córki, ponieważ w tamtym czasie moja córka miała ogromne migdały, przerost migdałków, co właściwie utrudniało jej oddychanie. Miała w nocy bezdechy senne, budziła się po kilka razy, kilkanaście razy w ciągu nocy i łapała ten oddech. Najgorzej było w ciągu właśnie nocy. Ale kiedy dostałam właśnie olejki w swoje ręce, zaczęłam szukać różnych informacji, przeróżnych badań, które by mogły pomóc mi w sposobie, naturalnym sposobie poradzenia sobie właśnie z tym problemem u mojej córki, ponieważ oczywiście ona była pod kontrolą lekarza. Lekarze tutaj, gdzie mieszkam w Anglii, nie są chętni do wycinania migdałków, ale lekarz jednak stwierdził, że jeśli ten stan będzie, jej stan będzie się pogarszał, to wtedy właściwie będzie to jedyna droga. No ja nie byłam przekonana, nie jestem przekonana do dnia dzisiejszego, czy migdałki należy wycinać. Nie jestem za tym, aczkolwiek gdyby zaszła taka sytuacja, oczywiście pewnie bym się na to zgodziła, ale na szczęście miałam w ręku olejki i postanowiłam ich użyć. Postanowiłam użyć ich mocy, o której tak wiele osób pisze i przekonać się właściwie na własnej skórze, czy to prawda, czy one działają, czy jest w nich taka moc. I właściwie bardzo po krótkim czasie już się przekonałam, że to jest ogromna moc. Zaczęłam oczywiście szukać, tak jak powiedziałam wcześniej, szukać informacji. Zaczęłam mieszać, komponować olejki, które jak pisały osoby, jak mówiły badania, najlepiej mieszać, komponować i smarować. Smarowałam mojej córce tutaj okolice szyi, okolice uszu, ponieważ to wszystko jest tam połączone. I zaczęłam smarować również stopy. Po tym czasie właściwie mieszałam przeróżne olejki. To nie był jeden olejek, to nie były dwa olejki, było to kilka olejków. I po bardzo krótkim stosunkowo czasie zobaczyłam różnicę. Ale nie oczekiwałam, że to się stanie z dnia na dzień. To było około miesiąca czasu, kiedy zauważyłam różnicę. Oczywiście zaglądałam tam codziennie, czy coś już się zmienia. Wiedziałam, że to musi potrwać. Wiedziałam, że muszę regularnie używać tych olejków, substancji, wyciągów z roślin, z ziół, aby zobaczyć jakąś różnicę. I u nas ta różnica była już po kilku tygodniach. To było około miesiąca czasu. Mniej więcej to były 3 tygodnie, kiedy zauważyłam, że moja córka śpi spokojniej, nie budziła już się tak wielką ilość razy w nocy, a po miesiącu praktycznie jej sen był niezakłócony, czyli była w stanie przespać całą noc. Po miesiącu zauważyłam, że jeden z migdałów jest obkurczony o połowę, czyli był już ten taki prześwit w krtani, który można było zauważyć, wcześniej tego nie widziałam. A po około 3 miesiącach właściwie jeden migdał zupełnie się obkurczył, drugiego była tylko połowa, więc w zasadzie problem, można powiedzieć, zniknął. I do dnia dzisiejszego moja córka właściwie nie choruje, nie ma problemów z oddychaniem, migdały są obkurczone, więc u nas olejki pokazały po prostu cuda. Lekarz nie wiedział właściwie, co ma powiedzieć, bo w tak krótkim czasie jeszcze nie zdarzyło mu się, żeby migdałki obkurczyły się właściwie do takiego stopnia, jak u mojej córki. Dzisiaj, jeśli moja córka łapie jakieś przeziębienie, a bardzo rzadko się to zdarza, to w zasadzie wyciągamy olejki i radzimy sobie z tym olejkami. Nie potrzebujemy żadnych innych substancji do pomocy.